Witam Was 18 stycznia. Dzisiaj w Ewangelii mamy fragment o uzdrowieniu w dzień szabatu. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 3, wersety od 1 do 6. Jest to uzdrowienie człowieka, który miał uschniętą rękę. Czytamy tam takie słowa. Jezus, spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Dotyka mnie dzisiaj szczególnie ta reakcja Jezusa na zatwardziałość serc tych, którzy naradzali się później przeciwko niemu, jak go zgładzić. Można tak być nastawionym na wyrządzenie komuś krzywdy, że nie widzieć dobra, które się dzieje obok. Można być tak nastawiony z nienawiścią w stosunku do kogoś, że możemy zablokować szerzenie się dobra. Jezus wykazał się roztropnością, mądrością i nie poddał się tej nienawiści. Można powiedzieć, zrobił swoje. Uleczył, dotknął człowieka, powiedział: wyciągnij rękę. I człowiek został uzdrowiony. Z postawy Jezusa możemy uczyć się dzisiaj, żeby nie bać się przeciwności, które mogą przyjść, kiedy chcemy wyświadczyć dobro. Bo gdyby, zobaczcie, Jezus uległ tej presji faryzeuszów, mógłby na przykład powiedzieć: okej, nie ma okoliczności dobrych, żeby dokonać uzdrowienia, zrezygnujmy. Mógłby na przykład umówić się z tym człowiekiem na później. Jezus działał teraz. Jezus, można powiedzieć tak kolokwialnie, w nosie miał to, co myśleli o nim faryzeusze w tym momencie. Właśnie w szabat chciał dokonać dobra, bo dzień szabatu chciał w ten sposób uhonorować. Nie wiem, czy dzisiaj czujesz się śledzonym przez kogoś. Nie wiem, czy dobro, które wyświadczasz, jest w jakiś sposób, spotyka się z jakimś oporem, z jakimś podważaniem. Czy może właśnie czujesz, że twoje dobre intencje są podważane? Zawołaj dzisiaj do Jezusa, tym bardziej, jeżeli właśnie tak się czujesz, że czujesz się w opresji, w jakimś takim ślepym zaułku. A jeżeli stosujesz już taką postawę, którą ma dzisiaj Jezus w Ewangelii, że mimo wszystko chcesz, aby dobro się dokonało, to podziękuj, że Duchowi Świętemu za to, że daje ci taki dar zachowania takiego, jak to mówimy, takiej zimnej krwi w takich sytuacjach. Nie jest to nic przyjemnego, ale wydaje mi się, że im częściej nie będziemy uciekali z takich sytuacji, tym bardziej będziemy ćwiczyli się, jak zachować się w podobnych sytuacjach w przyszłości. Tak jest życie. Jezusa też takie sytuacje nie omijały, więc uczmy się od najlepszych, uczmy się od Mistrza. Duchu Święty, dziękuję Ci za tę dzisiejszą Ewangelię. Spraw, aby w naszym życiu zawsze wygrywało dobro. Abyśmy się nie bali, nie dali się też zaskoczyć złu. Niech zło nas nie blokuje w wyświadczaniu dobra wokół siebie. O to Cię prosimy. O to, byśmy mieli zawsze taką postawę i zawsze towarzyszyło nam takie hasło: niech wygra miłość. Zło chcemy dobrem przezwyciężyć. Duchu Święty, pomóż też wszystkim tym, którzy w tej chwili znajdują się w jakiejś takiej trudnej sytuacji, gdzie czują, że są hamowani.
hamowani przez zło, przez ciężar, którego doświadczają na swoich barkach. Daj im wolność, aby mogli wyświadczać dobro w wolności. Amen. Zapraszam do komentowania, do tego, żeby jeszcze raz tę Ewangelię rozważyć prywatnie. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam za Wasze modlitwy, za hojność również, gdy chodzi o zrzutkę. Zapraszam do następnych naszych rozważań. Z Panem Bogiem, pięknej, błogosławionej środy.